Patrząc z perspektywy grupy działającej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w sposób jasny możemy zauważyć, że oferta produktowa zarówno jak i potrzeby klientów, coraz bardziej się standaryzują. Czyli jeżeli patrzymy sobie z perspektywy czasu, coraz częściej mamy do czynienia, że produkt jest ten sam albo bardzo zbliżony, ale też potrzeba, z którą klient przychodzi do banku, jest. Właściwie taka sama, niezależnie od tego, o którym kraju mówimy. Można powiedzieć, że wraz z digitalizacją nie tylko bankowości, ale także innych sfer oraz coraz większym przepływem informacji oraz przepływem klientów pomiędzy różnymi rynkami te oczekiwania coraz bardziej się standaryzują, niezależnie od powiedziałbym historycznego zaawansowania poszczególnych rynków. Innymi słowy, jeżeli klient na swoim rynku, ale także jadąc na wakacje, korzysta z Ubera czy. Ogląda, w, będąc w różnych miejscach telewizję na Netflixie, to dokładnie takiego samego poziomu standaryzacji oczekuje od banku. Oczywiście pozostają lokalne, powiedziałbym, elementy specyficzne czy to wynikające z regulacji, czy z bardzo. Specyficznych, lokalnych aspektów konkurencyjnych na poszczególnych rynkach, ale najczęściej dotyczą one takiej warstwy dodatkowej, czyli nie korowej warstwy produktu, który pozostaje ten sam, ale ewentualnie jakichś dodatkowych aspektów, czy to cenowych, czy dotyczących poszczególnych feature'ów. Co za tym idzie, oczywiście także, pozwala to w coraz większym stopniu standaryzować procesy. Jak Patrzymy sobie na procesy zarówno sprzedażowe, jak i procesy obsługi naszych klientów. To coraz. Częściej możemy doprowadzać je do wspólnego standardu, do coraz wyższego poziomu customer experience opartego o na najlepsze praktyki, jakie jeżeli, jako grupa Raiffeisen Bank International identyfikujemy w poszczególnych krajach. Coraz częściej możemy je wykorzystywać akros całej Europy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, do tego poziomu, w którym jesteśmy w stanie tego, z tego standardu skorzystać.